Cześć, jestem Grześ i chciałabym wam opowiedzieć, czym się najbardziej interesuję. Interesuję się meteorologią i historią. I wyszedł mi taki mały miks pogoda w historii. W 1410 roku, 15 lipca, była bitwa pod Grunwaldem. Wtedy było bardzo gorąco. I jak widać, tutaj Polak ma mniejsze uzbrojenie, a Krzyżak ma troszeczkę większe uzbrojenie i jest w słońcu. A Polak jest w cieniu i Polak się lepiej czuje niż Krzyżak, który się czuje, jakby był w puszce. Jesteśmy w mandze i chciałem powiedzieć o tym, jak się Japonia broniła. W 1274 roku i w 1281 roku Mongołowie chcieli zająć Japonię. Ale potężny cyklon, jak widać tutaj, to zniszczył statki japońskie. I z tego powodu nazwali te dwa cyklony kamikadze, boski wiatr. Cyklon to jest taki duży wiatr, bardzo duży wiatr. Kamikadze to też smutna rzeczywistość II wojny światowej. Kamikadze to byli lotnicy samobójcy, którzy spadali na amerykańskie okręty wojenne i mieli chustki, takie jak wy macie, na głowie, z takim znaczkiem. Nic dziwnego, że Amerykanie chcieli przyspieszyć zakończenie wojny. No i zbudowali bomby atomowe. Pierwsza wybuchła nad Hiroshimą, tam daleko na północ, w tamtą stronę, a druga w czwartek, 9 sierpnia, miała spaść nad Kokurą. Ale przez niesprzyjające warunki pogodowe, czyli chmury, deszcz, musieli skierować się na Nagasaki. Dlatego chcieli na Kokurę, ponieważ to była wielka aglomeracja Tokio. A Tokio to stolica całego Cesarstwa Japońskiego. Innym Amerykanem, który coś dokonał, to był Benjamin Franklin. Widać tutaj. I on jest na 100-dolarówce Stanów Zjednoczonych. I wynalazł on piorunochron, czyli coś, co chroni nasze domy przed piorunami. I zrobił w nieco dziwny sposób to. Puścił latawiec a na dole miał klucz, którego tu nie widać, odpowiednio przymocowany do ziemi. I gdy piorun trafił w latawiec, to po sznurku aż do klucza spłynęło dziwne niebieskie światło. I Benjamin Franklin stwierdził, że odkrył elektryczność, czyli ujarzył mi piorun. I owy Benjamin Franklin był współautorem Deklaracji Niepodległości USA. Razem z Thomasem Jeffersonem i George'em Washingtonem i innymi. A chciałem powiedzieć, że tak samo jak latawiec w Japonii, na Dalekim Wschodzie, wymyślono też parasol. Taki jak tutaj mam, proszę bardzo. Jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że parasol to znaczy po włosku para, czyli przeciw, i sol, czyli słońce. Parasol do końca XIX wieku nie nosili panowie w naszych regionach. Nie nosili panowie, ponieważ było to dyshonorem dla nich. Czyli dyshonor, czyli przeciwny honorowi. I jak na koniec teleekspresu, będzie też żart. Jak widać tutaj taka fajna myszka trzymająca parasol. I tutaj macie tłumaczenie. Tłumaczenie. Za każdym razem, kiedy zamawiasz napój, to pamiętaj, że każdy parasol zabrano myszce. I chciałbym z was się
pożegnać słonecznie, tak jak ta chmurka, tak jak to słoneczko. I chciałbym, żeby nie było takich chmurek nawet wesołych, jak tutaj na dole. Dziękuję bardzo.